Śmiało, Aida. Musimy przeczytać dokumenty. Szybko. Już dłużej nie wytrzymam. Okej, nie ruszaj się. هل من أحد هناك؟ الرجاء الخروج من هناك على الفور. وأياتي ما زلت تفعلون؟ إن حمر حتى صيدات انصرف من هنا. حسنا انصرف. Przykro mi, ale ja nie mogę ci pomóc. Powodzenia. Zostaw mnie! Chcę stąd zejść. Okej, wychodzimy. Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. Jody, sama chciałaś tu przyjechać. Co nagle zmieniłaś zdanie? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdech. Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. O, nie zapomnij o prezencie. To tomik wierszy Poego. Biały Kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o 5. To cześć. Jody, chodź. Cześć. Ej, Kirsten, idziesz? Śpieszę się. Chodź, Jody, śmiało. Hej, Jody, tak?
Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesiów. Prezent dla mnie? Super, dzięki. Wychodzę, skarbie. Zajmij się gośćmi i nie róbcie głupstw, dobrze? Oczywiście, mamusiu, jak chcesz. Ach, w końcu sobie poszła. Hej wszyscy, to jest Jody z sekcji czwartej. Pracuję z moją mamą. Sekcja czwarta? Do spraw paranormalnych? Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Takie rzeczy? Nie. Wow, czas na imprę! Idę po browary, chłopaki żaluzje, dziewczyny świeczki. Jody, idź, zajmij się muzą. Czas zaszaleć! Co to za padaka? Sąsie. Puścimy teraz coś z tego wieku. Coś do tańca. Matka w ogóle nie zagląda do mojego pokoju. Kompletnie nic nie kuma. Kirsten, jesteś genialna. Chcesz jedno? O, tak, dzięki. Hej, tylko się nie udłam. Pewnie jej pierwsze piwo. Nie, wcześniej już piłam. Ależ oczywiście. Chcesz machu? Nie, dzięki. Cześć. Jestem Matt. Jody, tak? Nie widziałem cię wcześniej w szkole. Ty nie uczysz się w bazie. Mam inny tok nauczania. Taki indywidualny. To nudne. Bo nie widuję się z ludźmi. W moim wieku. Ale już się przyzwyczaiłam. Więc pracujesz z mamą Kirsten? Tak. Pracujemy w jednym laboratorium. Pomyślała, że dobrze byłoby, gdybym spędziła trochę czasu z rówieśnikami, więc... Jestem. Ja 2 lata temu z Londynu przeprowadziłem się tutaj. A ty? Gdzie wcześniej mieszkałaś? W tej bazie. Mieszkam od zawsze, urodziłam się tu. Masz jakieś hobby? Robisz coś dla zabawy? Ja lubię surfować i gram w kapeli z kumplami. A ty, co cię kręci? Pewnie mnie uznasz za nudziarę.
ale lubię czytać i uprawiać sport. Ale nie mogę opuszczać bazy, więc no, to mnie ogranicza. Czy mogę cię o coś spytać? Czemu jesteś w sekcji czwartej? Widzisz... Ja mam dar. Więź z istotą. Istotą? W sensie duchem czy czymś takim, tak? Pewnie stwierdzisz, że to pójda, ale... To taki niewidzialny przyjaciel, który za mną chodzi. Jest tu teraz? Tak, on słyszy naszą rozmowę. Wolny kawałek. Zatańczysz ze mną? Jasne. Wiesz, pewnie słyszysz to na okrągło, ale jesteś bardzo ładna. Ty też jesteś niczego sobie. Nie jesteś jak inne dziewczyny. Masz w sobie coś wyjątkowego. Ty też jesteś wyjątkowy. Ludzie! A niech Jody zaprezentuje nam swoje nadprzyrodzone supermoce! Nie, świetny nie, pomysł, nie. Podoba mi się. Zapomnij, to ściema. No dalej, Jody, pokaż co potrafisz. Właśnie, Jody, zademonstrujesz coś? Nie mam wam nic do pokazania. Mówiłam wam, że to jakaś ściema. Okej, Wiara, czas na wspaniały tort i co najważniejsze, na moje urodzinowe prezenty. Właściwie tort nie zając, najpierw prezenty. Buziaczki, Jen. Cmok, 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 cmok. Kochana jesteś, to pewnie getry. Stringi, skąd wiedziałeś, że taki chcę? Możesz przestać podbierać mamie. Teraz znajdziesz sobie fajnego chłopaka. Mój przyszły kochanek, dziękuję ci za dodatkowe doznania. A to co? Stara książka. Dziwnie pachnie. To rzadki zbiór wierszy Edgara Allana Poe. Edgar Allan kto? Co, zwinęła się z biblioteki swojego dziadka? Nie, to prawdziwy biały kruk. Tak, jak twoja kiecka. Nie no, czy to jest jakiś żart? Przyszłaś tu tylko po to, żeby sprezentować mi to badziewie? Myślisz, że jest cwana, a jest królikiem doświadczalnym. I do tego stukniętym. Ta, cały wieczór łaziła za mną jak pies. Miała chcicę. No, i jeszcze puszczalska. Zaprosiłam ją tylko dlatego, że matka mi kazała.
Ta, to zwykła zdzira. I czarownica. Powinniśmy coś jej zrobić. Co się robi z wiedźmami? Pali się je. Brać ją! Proszę! No dalej, mroczna czarodziejko! Użyj swojej wielkiej mocy! Nie. Proszę! Proszę, wypuśćcie mnie! Dlaczego chciałam to zrobić? Błagam was, wypuśćcie mnie! Proszę! Ktoś powiedział to? Proszę, chcę stąd wyjść! Błagam, muszę stąd wyjść! Błagam was, wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie, proszę. Świetnie, bardzo zabawny, Steven. Ej, to nie ja! Tym razem to nie ja! To jakiś obłęd. Spadam stąd. Nie zostawiaj mnie. A ja też idę. Drzwi zacięły się. Niemożliwe, postaraj się. Są zamknięte. Spokojnie, nie panikujcie. Okna! Otwórzcie okna! Zamknięte! Co to było? Nie wiemy, że ktoś tu jest! Pomocy! O tam! Kurwa! Uwaga! Szybko, chodź. Mówiłam dobrze. Wracaj, idziemy. Dobrze. Chodźmy, Jody. Wracajmy już.